Once we were many. Now we are few. Witam Państwa na kanale Projekt Konsola TV. Dziś zajmiemy się grą Wiedźmin 3 Dziki Gon, która już w maju pojawi się na komputerach osobistych PlayStation 4 oraz Xbox One. Dziś chcę przedstawić 5 powodów, dla których absolutnie warto jest się zainteresować tym tytułem, a przede wszystkim pierwszym z nich jest otwarty świat. Twórcy zapewniają, że świat, w którym znajdziemy się podczas zabawy z Wiedźmin 3, będzie żywy i zachęci wszystkich graczy do eksploracji każdego zakamarka. Warto również nadmienić, że w trzeciej odsłonie przygód Geralta czasem lepiej nie zapuszczać się w nieznane tereny bez odpowiedniego przygotowania. Przeciwnicy są tutaj skalowani do każdego poziomu bohatera, przez co niejednokrotnie nasze krajoznawcze wędrówki mogą zakończyć się śmiercią lub porażką. Takie posunięcie czyni grę bardziej realistyczną, bardziej wymusza na graczach przemyślenia, dobieranie strategii. Wydaje się mogło, że właśnie otwarty świat będzie jednym z najciekawszych elementów tej produkcji. Drugim niezwykle istotnym elementem, dla którego warto jest się zainteresować trzecim Wiedźminem, jest główna oś fabularna, która będzie złożona z kilku podwątków. Pierwsze to tytułowy Dziki Gon, który nie tylko jest bardzo interesującym tytułem, ale przede wszystkim zagrożeniem, które przyjdzie nam się zmierzyć podczas rozgrywki. Tym bardziej, że to tajemnicze zagrożenie nawiedza Geralta już od pierwszej odsłony tej serii. Nie tylko mityczne istoty będą zmuszały nas do walki. W trzeciej odsłonie tej kultowej serii będzie miała miejsce również inwazja Nilfgaardu na Królestwa Północy, co zapewne przyniesie wiele zwrotów akcji i potyczek, które bez wątpienia będziemy musieli stoczyć. Wielowątkowość fabuły, którą tak zachwala CD Projekt Red, ma zapewnić dynamizm oraz przynieść graczom wiele wyborów molarnych, które oczywiście dobrze wiemy, będą miały niezwykle znaczący wpływ na przebieg całej historii. Ponadto CD Projekt Red podkreślają, że przejście gry zajmie około 50 godzin. Przejście gry z wszystkimi dodatkowymi zadaniami około 200, więc wydaje mi się, że to naprawdę bardzo dobry wynik. Kolejnym elementem, który wyróżniać będzie Wiedźmin 3 Dziki Gon na tę konkurencję, jest oczywiście warka. Jeśli chodzi o zmiany, które zaszły u Geralta, to przede wszystkim Wiedźmin uzyskał 96 nowych animacji, które zobaczymy podczas efektownych poczytek. Dla porównania, w poprzedniej odsłonie serii było ich tylko 20. Dzięki właśnie takim zmianom będziemy mogli blokować ciosy i wykonywać wszelakie uniki, nawet wtedy, kiedy nasza kondycja zostanie wyczerpana. Ponadto warto jest podkreślić, że Geralt będzie mógł oczywiście przerywać ataki przeciwników i zastosowywać różnego rodzaju kontry. Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadzi CD Projekt, będzie usunięcie przewrotów i zastąpienie ich piruetami, dzięki którym będziemy uciekać naszym oponentom spod ostrza. Przebudowane również działanie znaków. W trzeciej części serii każdy z 5 znaków posiadać będzie podstawowy poziom. Warto również podkreślić, że przykładowo ulepszony znak Igni będzie wywoływał eksplozję ognia, która zada znacznie większe obrażenia. Walka więc będzie wyglądała efektownie. Będzie wymagająca, ale nie na tyle, co chociażby w produkcjach From Software. Autorzy przygotowali świetny system, w którym wszyscy, nawet ci, którzy nie grali w poprzednie odsłony, powinni się odnaleźć. Dziki Gon ma być jednak dużo lepszy od poprzedniczki. Dużo lepszy przede wszystkim od strony audiowizualnej. Na materiałach, które udostępnia co jakiś czas polskie studio, było już co podziwiać. A twórcy jeszcze przecież mają tak wiele do pokazania. Wysokość i jakość audiowizualną potwierdzają przede wszystkim opublikowane niedawno wymagania sprzętowe. Piękne widoki, które będziemy mogli podziwiać podczas zabawy z Wiedźmin 3 Dziki Gon, to chleb powszedni, który tak naprawdę nie jest aż tak bardzo wymagający. Gra na PlayStation 4 oczywiście otrzymała rozdzielczość 1080p, na Xbox One jest to rozdzielczość nieco mniejsza, 900p, a na komputerach osobistych wszystko zależy od tego, jaką maszyną będziecie dysponować. Oprócz wrażeń wizualnych ważne są również te, które cieszą będą nasze uszy. Na tym polu gra studia CD Projekt Red naprawdę wygląda wspaniale, a przede wszystkim słyszy się wspaniale. Przygotowano świetny soundtrack, świetny dubbing, tak angielski jak wierzę, że polski. Wydaje mi się, że więc od tej strony czysto technicznej nie będzie problemów tak z generowaniem gry, tak z generowaniem środowiska, jak i z pomniejszymi glitchami. Wierzę, że CD Projekt Red po tak długim czasie przygotowują nam naprawdę świetne, otwarte, dobrze, bardzo dobrze przygotowane środowisko gry. Wierzę w to, liczę na to i wiem, jestem przekonany, że staną na wysokości zadania. No locals allowed without the express consent of the garrison commander.
Należy jednak pamiętać, że głównym powodem, dla którego warto jest się zainteresować grą Wiedźmin 3 Dziki Gon, jest to, iż jest to debiut studia na konsolach nowej generacji. Lokalne CD Projekt Red od wielu lat przygotowało się do debiutu na PlayStation 4 i Xbox One. Jeszcze przed pojawieniem się oficjalnie tych konsol na rynku, wiedzieliśmy już, że trzecia część serii pojawi się właśnie na PS4 i Xbox One. Producent ma niełatwo orzech do zgryzienia, bowiem wszyscy oczekują ogromnej jakości, bardzo wysokiej jakości Wiedźmin 3 Dziki Gon na konsolach nowej generacji. Chcemy nowej generacji RPG, najlepszego RPG z Polski, a przede wszystkim gry na długie godziny, gry, która wygląda pięknie, słyszy się ją pięknie, gra się w nią naprawdę wybitnie, a rozgrywka starcza na o wiele dłużej niż średnia. Wydawać by się mogło więc, że gracze mogą oczekiwać przysłowiowych fajerwerków wizualnych i wyraźnego postępu względem poprzednich odsłon. To jest naturalne. Wierzę, że CD Projekt Red staną na wysokości zadania. Forma i finalna ocena gry tej wysokobudżetowej produkcji wpłynie bezpośrednio na kolejne projekty tego właśnie studia. Osobiście trzymam kciuki za CD Projekt Red, trzymam kciuki za tę majową premierę. Wierzę, że ona się uda. Hype jest ogromny. Wydawać by się mogło, że Wiedźmin 3 Dziki Gon nie będzie miał większego problemu z tym, jak zaprezentuje się na rynku. Przede wszystkim wydawać by się mogło, że właśnie poziom rozbudowania tej gry, jej skondensowanie, to znaczy nie rozbijanie tego tytułu na wiele pomysłów, a trzymanie się kluczowo i kurczowo pomysłu, który mieliśmy na początku, może zaskutkować. Wiedźmin to marka w Polsce niezwykle popularna, marka w Polsce niezwykle uznana, ale cieszy to również, że na zagranicznych imprezach, chociażby E3 czy Gamescom, zagraniczni gracze przyjeżdżają na tę imprezę tylko po to, aby zobaczyć nowe fragmenty z gameplay, czy gameplay właśnie z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Wydawać by się więc mogło, że Wiedźmin 3 sukces ma zagwarantowany. Boję się tylko o kilka pomniejszych rzeczy. Boję się, że twórcy w tak długim okresie mogli dopuścić się kilku błędów. Błędów w rozgrywce, błędów w grafice. Oczywiście w dzisiejszych czasach powszechne są patche i skoro można było po premierze naprawić wiele równie wielkich gier, to wydawać by się mogło, że CD Projekt Red, a teraz są tak ambitnym studiem, to są tak ambitni ludzie, że Wiedźmin 3, gdy już się pojawi, to z pewnością zrzuci czapki z naszych głów. Tytuł przede wszystkim na PS4 i Xbox One ma ogromny kredyt zaufania. Na konsolach nowej generacji będzie to gra bardzo oczekiwana i w maju będzie to z pewnością największa premiera. Wiem i jestem przekonany, że konsolowcy zaufają CD Projekt Red, sięgną po ten tytuł, a w sieci będą pojawiały się recenzje, gameplaye, let's playe, wszelkiego rodzaju materiały na ten właśnie temat. Wiedźmin 3 Dziki Gon, podsumowując, jest czymś ambitnym, czymś niesamowitym, czymś, co na gameplayach i na kolejnych materiałach utwierdza mnie w przekonaniu, że Polacy potrafią robić naprawdę wybitne i wysokiej jakości produkcje. Chciałbym przekonać się o tym w maju i chciałbym, żeby moje słowa, dzisiejsze powody, połączyły się z tym, co zobaczymy w finalnej wersji gry, gdy ona trafi na półki. Tytuł właśnie w maju będzie jedną z najgorętszych premier, a więc nie tylko polscy gracze, ale i zagraniczni z pewnością szturmem ruszą do sklepów po tą grę. Ja jestem pełen nadziei, jestem pełen hype'u i przede wszystkim chciałbym zobaczyć, co tak naprawdę CD Projekt Red przez te wszystkie lata dla nas przygotowywało. A tak, słowem kończenia, chciałbym powiedzieć, że w momencie, gdy CD Projekt Red i Wiedźmin 3 już pojawią się na półkach, ja będę liczył na konkretny ruch ze strony Bethesdy i ich The Elder Scrolls, bowiem Wiedźmin 3, a z pewnością kolejny TES, to będą ogromne, potężne gry. Czekam na zapowiedź TES-a, ale to już inna bajka, inny temat, inna rozmowa. Polecam Wiedźmina 3. Czekamy do maja. Pozdrawiam. Cześć.